Witam Was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że przybyliście tak licznie. Nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z cyklu 5 potańcówek, które odbędą się w gminie Międzyrzec Podlaski z elementami warsztatu tanecznego, do którego z czasem dołączą również koncerty, koncert liry kordowej, suki biłgorajskiej, koncert kapeli państwa Butrynów. Jest to jedno z wydarzeń w całym cyklu realizowanym w ramach dotacji, którą nasz Gminny Ośrodek Kultury pozyskał z Narodowego Centrum Kultury. Także spotykamy się dzisiaj, przypominamy sobie tradycyjne tańce. Jak to widać na dechach, spróbujemy potańczyć. I serdeczne podziękowania dla naszych artystów i instruktorów, że jesteście dzisiaj z nami. I życzę Wam cierpliwości do takich talentów tanecznych jak ja. Potańcówka z warsztatami tak naprawdę, tak? Czyli w taki, żeby to było w taki naturalny sposób, nie sztuczny, że robimy warsztaty, na sali spotykamy się i ćwiczymy tańce, tak jak zespoły pieśni i tańca, prawda? Tylko żeby ludzie poczuli ten taki klimat rzeczywiście dawnych potańcówek. Dlatego jesteśmy na dworze, tu kury gdakają, psy szczekają, żaby rechoczą, prawda? Tam nie było takiej podłogi, na trawie gdzieś. No i tak tańczyli, pod chałupą gdzieś, to w jakimś lasku. No i takie to było wszystko, te poleczki, umberki, o takie jak ten, co teraz był taniec, nazywa się łysy. Oj, czemuż ty łysy, czemu nie żeniemce? No i to dużo było tańców, takie kozak. No przeważnie to byli Polki, umberki, walczyki, tak jak w moim tym regionie. Raz, dwa, trzy. Tak. Na jedną stronę do siebie, tak. Do siebie, od siebie. Nie musimy bardzo blisko. Małe kroczki. O, super. Każdy wieczór to zawsze schodzili się i na czym kto mógł, na tym grał. Nie było instrumenta na grzebieniu, na byle jakimś bębenku. Nawet na patelni, o, zamiast bębenka, o takie było granie. I tak się tańczyło. Tak. Stara miejska jakaś, aby głos dawała. Tak. A jak już była kapela, no to już wiadomo, już był bębenek. No i przeważnie bębenek, skrzypce. No to tak jak mój ojciec chodził grać, no to tak jak pamiętam, to skrzypce i bębenek. Potem gdzieś tam doszła harmonia. Pomaga nas jak zwykle organizacyjnie, jeżeli chodzi o tą uroczystość i z tego miejsca też gratulacje dla zespołu Leśne Echo, który dopiero co odebrał nagrodę starosty powiatu bialskiego za działalność na rzecz kultury. Niedawno właśnie tutaj nawiązaliśmy współpracę i też właśnie pomagamy tutaj lokalnym zespołom, żeby troszkę się tak rozwinęły, otworzyły, tak, i też poszukujemy właśnie jakichś elementów stroju, repertuaru tutaj razem z Angeliką. Chcemy po prostu przywrócić w pamięci, ewentualnie tych młodszych, to młodsze pokolenie nauczyć tradycyjnych tańców z terenu tutaj gminy Międzyrzec Podlaski, z terenu Podlasia. Oczywiście zaczniemy od podstawowych dwóch kroków, czyli tańców dwumiarowych typu polka, gdzie to się troszkę tańczy inaczej, i trójmiarowe, czyli walczyk oberek, ponieważ te kroki podstawowe tych dwóch tańców pozwolą nam na naukę później na kolejnych potańcówkach innych tańców, które już mają konkretne figury typu krzyżak na przykład, tak? Ale żeby go się nauczyć, najpierw trzeba umieć ten krok podstawowy, żeby móc znaleźć figury, więc jakby to jest tak przewidziane, taki cały ten cykl wszystkich potańcówek, że zaczynamy od tych podstawowych i później lecimy dalej, w trakcie będziemy wprowadzać kolejne
tańce tutaj z terenu właśnie Podlasia. Sądzę, że też nie będzie problemu z tym, aby włączyć się w tańce nawet, jeżeli ktoś nie potrafi tańczyć, załóżmy, nigdy nie miał z tym styczności, no ja nie potrafię, nie tego. To na pewno wspaniała atmosfera i zabawa, która tutaj będzie na tych potańcówkach się działa, czyli to, co na przykład te osoby, które potrafią już tańczyć, starsze pokolenie, pójdą w tańce, zaczną się bawić, to na pewno się udzieli też tym, którzy, powiedzmy, stawiają pierwsze kroki dopiero w takich tańcach i nie będzie problemu. Ja już z doświadczenia wiem, jak to jest, że często na przykład ci młodzi po prostu patrzą. Mówią, no nie wiem, jak to patrz, zobacz, co oni robią. Próbuj ich naśladować, nie? No rzeczywiście. No i tak widzę, właśnie, i tak próbują tam i próbują naśladować. Coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej i dają radę.